Zduńskowolski Szpital Powiatowy spółka z OO znalazł się wśród 23 ośrodków medycznych w województwie łódzkim, do których za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego trafią środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki przekazanym pieniądzom placówka zostanie doposażona w niezbędny sprzęt. Wykonane zostaną także prace remontowo-budowlane. W sumie to ponad 853 tysiące złotych przekazanych środków. Decyzją ministra zdrowia za pośrednictwem pana wojewody Tobiasza Bocheńskiego szpital w Zduńskiej Woli otrzymał dofinansowanie w kwocie 853 tysięcy złotych na prace remontowe, jak i zakup potrzebnego sprzętu właśnie dla tego szpitala. Szpital w Zduńskiej Woli, a co za tym idzie, czy mam tutaj na myśli jego pracownicy, jego załoga, panie i panowie lekarze, pielęgniarki, położne, laboranci, ale również pracownicy pomocniczy, który tutaj na co dzień pracuje, zdał ogromny egzamin w czasie pandemii, w czasie ostatnich 2 lat minionego okresu epidemii koronawirusa. To szpital w Zduńskiej Woli był również tą placówką, w której chorzy na COVID znajdowali możliwość leczenia i tutaj pobytu w szpitalu. I ta decyzja pana ministra jest po prostu tego konsekwencją. Powiat w Zduńskiej Woli, szpital w Zduńskiej Woli, powiat zduńskowolski obok powiatu wieluńskiego i szpitala w Wieluniu, to właśnie te dwa ośrodki, dwa szpitale, które otrzymały wsparcie, mimo tego, że wniosków było o wiele więcej, to właśnie te dwa szpitale otrzymały wsparcie od ministra zdrowia. I tutaj powtarzam, z pewnością jest to wynik, konsekwencja tego poświęcenia i tej gotowości, która miała miejsce tutaj w tym szpitalu w Zduńskiej Woli. I chciałem za to bardzo serdecznie podziękować na ręce pana dyrektora do spraw medycznych, pana Dariusza Kałdońskiego, za ten czas epidemii, ponieważ nie dość, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest przeciążony, to czas epidemii pokazał jeszcze większą gotowość i możliwość poświęcenia dla pacjentów właśnie przede wszystkim ze strony pracowników służby zdrowia. Na ręce pana dyrektora chciałem właśnie taki bardzo symboliczny czek przekazać, 853 tysiące złotych, które zostaną przeznaczone na remont oddziału pediatrii i neonatologii, jak również zakup sprzętu, czyli urządzenie do dezynfekcji i sterylizacji, jak i rampa tlenowa, rezerwowa rampa tlenowa, która również w tym okresie epidemii tej choroby płuc, można powiedzieć, która bardzo oddziaływała na właśnie na układ oddechowy, z pewnością tutaj dla pacjentów przyda się. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę parę słów, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu posłowi za te ciepłe słowa skierowane do naszych pracowników, do naszego szpitala i za pośrednictwem pana posła. Bardzo serdecznie dziękujemy panu ministrowi, że dojrzał naszą małą placówkę w ogromie tej pracy, która w ostatnim czasie była włożona w walkę z pandemią. Tak jak pan poseł powiedział, te pieniądze już pracują, urządzenia, o których pan poseł mówił, czyli do dezynfekcji, były wykorzystywane, są wykorzystywane, bo już je kupiliśmy. W trakcie jesteśmy dużego remontu drugiego piętra, częściowo ukończonego. W trakcie jest remont pediatrii i zapraszam państwa, jeśli zechcą państwo to sfotografować. Jesteśmy w trakcie wymiany wszelkich instalacji, w tym tej najważniejszej, o której wspomniał pan poseł, instalacji tlenowej z zapasowym źródłem tlenu, oczywiście w czasie pandemii, ale również w infrastrukturze szpitala. To jest bardzo ważne. Nasz szpital dzięki
tej decyzji nadrabia pewne zaległości infrastrukturalne i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki wspólnym działaniom radnych powiatu zduńskowolskiego udaje się realizować wiele inwestycji służących mieszkańcom. Opieka medyczna, służba zdrowia dla mieszkańców Zduńskiej Woli jest chyba jednak w dzisiejszych czasach najważniejsza. Kolejne środki, to dosyć spore, na szpital powiatowy w Zduńskiej Woli. Tak, bardzo się cieszymy, że kolejne pieniądze trafiają właśnie do Zduńskiej Woli i trafiają na służbę zdrowia. Wiemy, jak były potrzebne, wiemy o interwencjach mieszkańców, ilu mieszkańców starało się tym tematem nas zainteresować i cieszę się, że właśnie w tym momencie, podczas teraz, kiedy jest właśnie już ten remont, dodatkowo mamy takie wsparcie, że możemy po prostu rzeczywiście go skończyć i żeby to wszystko było na bardzo dobrym poziomie. Tak jak mówię, potrzeby mieszkańców są najważniejsze, my na to reagujemy, bardzo się cieszę za wszystkie spotkania z mieszkańcami, za wszystkie rozmowy, bo to prowadzi po prostu do jednego, do tego, żeby nasza Zduńska Wola się zmieniała, żeby była coraz piękniejsza i cieszę się też, że radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wspierają wszystkie dobre projekty, które są potrzebne dla mieszkańców Zduńskiej Woli właśnie w powiecie zduńskowolskim. No właśnie, bo nie tylko służba zdrowia, ale inne dziedziny również wy jako radni PiS dbacie o mieszkańców, dbacie o to, żeby to miasto się rozwijało i pozyskujecie środki na inne zadania. My przede wszystkim przekonywujemy do tego władze powiatu i zarządu powiatu, żeby składali wnioski, bo nie sposób jest realizować inwestycje bez wsparcia zewnętrznego. Są to wielomilionowe nakłady, a jeżeli jest szansa pozyskiwania tych pieniędzy, no to należy to robić. I cieszę się, że w końcu zarząd po raz kolejny stanął na wysokości zadania i złożył wnioski i tym sposobem była szansa na uzyskanie dotacji. Patrząc na dotychczasowe środki, jakie zostały pozyskane na remonty i rozwój szpitala powiatowego, naprawdę możemy się już coraz bardziej czuć bezpieczni. Teraz instalacje tlenowe, ginekologia, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. To w sumie wasza również zasługa, bo robicie wszystko, żeby mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego czuli się bezpiecznie. Tak, my jako radni Prawa i Sprawiedliwości, będący w opozycji de facto w Radzie Powiatu Zduńskowolskiego, nie patrzymy na barwy polityczne, chociaż jak doskonale wiemy, to Platforma Obywatelska rządzi już od kilkunastu lat w powiecie zduńskowolskim i szpital zduńskowolski jest zarządzany de facto przez zarząd, w którym zasiadają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Chociaż jesteśmy z innej opcji politycznej, wspieramy dobre projekty, jeśli tylko możemy, lobbujemy na rzecz tutaj w tym przypadku szpitala zduńskowolskiego czy też remontu dróg. Jesteśmy w opozycji, ale nie jesteśmy w opozycji totalnej, jesteśmy w opozycji merytorycznej i jeśli tylko jej możemy, pomagamy Zduńskiej Woli. Zadania poprawiające funkcjonowanie zduńskowolskiego szpitala powiatowego realizowane będą do końca 2022 roku.